Lepsza komunikacja w Chorzowie, ale i wycinka drzew. Grupa mieszkańców sprzeciwia się planowanej wycince około 800 drzew oraz wyburzeniu kilku budynków w ramach inwestycji, która połączy ulicę Metalowców i Siemianowicką w Chorzowie. Dziś w tej sprawie odbyły się konsultacje. Paweł Jędrusik. Dzięki temu Chorzów Stary ma zostać skomunikowany z ulicą Katowicką. W efekcie mają się zmniejszyć korki przy ulicy Kościuszki i ulicy Parkowej. Dziś w tej sprawie w Chorzowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Przyszło na nie kilkadziesiąt osób, nie tylko mieszkańców Chorzowa. To projektują ludzie, którzy nie mieszkają, nie czują ducha śląskości. Ci, którzy to będą budować, też tego ducha nie czują, a włodarze, mówiąc szczerze i kolokwialnie, mają to serdecznie gdzieś. Droga może być, ale wycinka, nie zgadza się z nią. Dlaczego? Bo będzie tak jak na 3 maja. Będzie betonoza. Nie należy nic wycinać, a nawet należy dosadzić jeszcze. W akcję obrony drzew zaangażowało się także stowarzyszenie Nasz Park. My go oceniamy negatywnie, dlatego że jeżeli mówić tutaj tylko o ulicy Siemianowickiej, to jest do wycięcia kilkadziesiąt drzew. I to takiej ulicy, która jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy już dobrze zorganizowana. Oczywiście jest zaniedbana, ponieważ, a dlaczego mówię, że jest urządzona? To jest urządzony teren cenny w sumie z tymi drzewami. Mamy chodnik szeroki, mamy na tym chodniku wytyczoną ścieżkę rowerową, mamy jezdnię, mamy miejsca postojowe i mamy pas przeznaczony dla drzew. I tu trzeba zaprojektować tę ulicę w taki sposób, żeby po prostu nie zrobić szkody temu środowisku. Władze Chorzowa z kolei odpowiadają, że to na razie projekt i dlatego organizowane są konsultacje z mieszkańcami. Jeśli chodzi o liczbę drzew do wycinki, klamka jeszcze nie zapadła. Analizujemy w zasadzie każde drzewo przy ulicy Siemianowickiej, zwłaszcza na tym odcinku, gdzie mieszkają mieszkańcy. Także chcemy też przedyskutować z mieszkańcami skutki takich, a nie innych rozwiązań, bo możemy jeszcze bardziej drastycznie zmniejszyć ilość wycinek drzew, ale na przykład kosztem miejsc parkingowych. Jeśli mieszkańców tej ulicy konkretnie, bo to do nich się zwracamy, zaakceptują to będziemy oszczędzać drzewa. Na razie nie wiadomo, jakie decyzje w tej sprawie podejmie miasto. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypełniać ankiety ze swoimi pomysłami dotyczącymi inwestycji.